Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do kolegi Manfreda Bulli. Ostatnio na aukcjach mieliśmy gołębie wystawione tutaj ze spółki Bulla Latacz na sprzedaż. Te gołębie, nie wiem czy tam jeszcze akcje trwają, część już zeszła na pewno, część jeszcze trwa, ale dzisiaj nie będziemy z Manfredem rozmawiać o jego gołębiach tutaj, tych, które ma na sprzedaż, a porozmawiamy na inny temat, a mianowicie kiedy koledzy sobie przypomną, wspólnie z Manfredem jeździliśmy do takich niemieckich hodowców jak Heinz Hirn, Roland Fitzner. No i właśnie jeżeli chodzi o tego drugiego hodowcę, mamy taką do zakomunikowania dość przykrą informację, gdyż hodowca ten niestety zmarł. Zmarł 24 listopada. O tym więcej może o hodowli, co się z nią dzieje, o gołębiach, w jakich okolicznościach to miało miejsce, bo wcześniej też jak widzieliśmy Rolanda, to widzieliśmy, on już raz likwidował hodowlę z uwagi na chorobę. No, o więcej to nam powie Manfred. Proszę bardzo. Witam. No tak jak Krzysiek wspomniał przed chwilą, Roland zmarł 24 listopada. I żona Erika po prostu zaproponowała mi, żebym wszystkie gołębie wziął do Polski i to się odbyło przedwczoraj, czyli w sobotę zostały przywiezione wszystkie gołębie, absolutnie wszystkie, nie został wydany ani jeden gołąb z tej hodowli. Wszystkie są w tej chwili u mnie i będziemy to tu sukcesywnie jakoś organizować. Sprzedaż. Sprzedaż, tak. Jakby, przepraszam, że ci przerwę, my przypomnimy sobie chyba jeszcze, w tym roku na początku byliśmy u Rolanda, czy to było pod koniec zeszłego roku, byliśmy u Rolanda właśnie jak już nam się zdawało, że się lepiej czuje, po chorobie już tak jakby wrócił do gołębi, bo on już kiedyś tam kilka lat temu, kiedy miał te problemy ze zdrowiem, już wyprzedał gołębi, a później jednak kiedy mu się poprawiło, wrócił. Tych gołębi wszystkich, które od Rolanda teraz przywieźliście, jaka jest ilość mniej więcej? Wydaje mi się około 160. Tego rzędu. Też będziemy mieli dużo różnego rodzaju też takich akcesoriów, ale nie do gołębnika, tylko takich pamiątek po nim, ale to masa jest pamiątek. Tak, i właśnie te pamiątki chcemy też tak zrobić w takiej formie cyfrowej, żeby każdy mógł zobaczyć, tak upamiętnić trochę Rolanda, bo przypomnijmy, to był hodowca, który był też członkiem niemieckiego związku, zarządu niemieckiego związku hodowców gołębi i co się zawsze tak szczycił, że nam też dał takie proporczyki, że z olimpiady z Dortmundu, on był głównym organizatorem. Odstramienia niemieckiego związku hodowców gołębi. Jakie to są gołębie? Powiedz może troszeczkę nam więcej, jeżeli pamiętasz. Są tam oryginalne drapy. Ale to są chyba te młodsze już, bo wtedy, kiedy on za pierwszym razem się tak źle czuł, to on wyprzedał dość dużo gołębi właśnie już. Tam między innymi wspomniałeś imię żony Erika. Mm. To był taki, przypomnijmy, słynny gołąb na rodowodach. Jeżeli ktoś ma od Rolanda Fitznera, to wie, że z tyłu Wonderdurf Erika. To był gołąb taki utytułowany, bardzo dobrze chodziły po tym gołębie. Znaczy ta samiczka Erika to był prezent Rolanda Fitznera dla Willema de Bruyne. Po prostu jako młódka sprezentował mu go. I ta samiczka u de Bruyne zrobiła trzy pierwsze konkursy przeciwko około 30 tysięcy gołębi. To był w ogóle hit tam w Holandii. Z tego też między innymi na cześć żony Rolanda de Bruyne nazwał tą samiczkę Erika. Tutaj też ty miałeś też przecież w swojej hodowli te gołębie Rolanda Fitznera dużo, tak na przykład czy ten olimpijczyk, którego miałeś, był po Olimpijka. Olimpijka, przepraszam. Matką jest oryginalna samiczka od Rolanda Fitznera. My też mieliśmy ostatnio z Maćkiem Wudzikiem tutaj w gołębniku te gołębie, dużo młodych mieliśmy. Mamy na szczęście jeszcze jakieś, ostatnio wprawdzie sprzedaliśmy trochę tych starszych gołębi oryginał Rolanda Fitznera, no ale teraz będzie okazja te gołębie, o których wspominał Manfred, nabyć. Powiedz, to są gołębie zaszczepione, to były takie gołębie, które mam, lotniki też, bo nie lotował chyba ostatnio, to są tylko gołębie... Lotował tam. Lotował jeszcze? Tak, tam jest około, no nie chcę strzelać, ale wydaje mi się, że chyba ze 70 co najmniej przelotowanych tegorocznych młodych. Tam są też stare lotniki, jest oczywiście cały rozpływ. Tak jak mówiłem, to znaczy zostało wydanych 6 gołębi, po 2 dla dwóch kolegów z tej samej miejscowości, co Roland mieszkał i jako powiedzmy pamiątka, czy nie wiem jak to nazwać, i 2 gołębie wziął Hans Hirn, który zresztą był w sobotę tam z nami przy łapaniu tych gołębi. I więc Hans Hirn też sobie wziął 2 na pamiątkę, ale to po prostu tylko wybrał tak jak według uznania, wziął 2 młode tegoroczne
Także kiedy zrobimy im zdjęcia, zeskanujemy rodowody, to będzie można już tutaj po prostu te gołębie oglądać. Także na razie dziękujemy bardzo, a zachęcamy wszystkich do zainteresowania, co do wspominania. Mamy na szczęście my tutaj kilka filmów z Rolandem, bo i tak jak mówię, kilka razy byliśmy u niego i zawsze tą wizytę dokumentowaliśmy. I nawet pamiętam, byliśmy tam właśnie z wizytą z Hansem Hirnem. Roland miał taką swoją kaplicę, to tak się śmialiśmy, że zrobimy takie zdjęcie, że jak klęczy Hans Hirn, modli się w kościele o dobre wyniki, a Roland mu trzyma na ramieniu rękę. Także no, będziemy mieli co wspominać. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobrego.